Gospodarka, geopolityka, innowacje i biznes to cztery główne filary tegorocznego Forum G2. Na kongresie pojawili się przedstawiciele nauki, polityki i biznesu. Ponad 20 ważnych paneli dyskusyjnych. Autorytety, ludzie sukcesu i specjaliści po raz kolejny zebrali się we Wrocławiu po to, aby przedyskutować palące kwestie mijającego roku. Mamy troszeczkę inne, ale również ważne linie tematyczne, gości, którzy są numerem jeden w swoich dziedzinach, wyjątkowymi ekspertami. I właściwie co do merytoryki staramy się nie różnić, bo ten poziom na pierwszej edycji był wyjątkowo wysoki, więc chcemy, żeby to zachowane było na tym poziomie. W tym roku na stadionie piłkarskim we Wrocławiu spotkali się m.in. przedstawiciele rządu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz osoby z zarządów dużych spółek. Forum G2 to jedna z największych tego typu konferencji w Polsce. Nie bez powodu odbywa się ona właśnie we Wrocławiu. Chciałbym się powiedzieć, gdzie ta forma się odbywać, jak nie na Dolny Śląsku, który też jest regionem o ogromnych szansach, ale również jako ten, który region, który najdynamiczniej rozwija się w Polsce, a jesteśmy na szóstym miejscu spośród 280 regionów w Unii Europejskiej. Jesteśmy na pierwszym miejscu spośród tychże regionów, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy. W panelu otwierającym forum pod tytułem Nowe rozdanie świat po pandemii dyskutowano m.in. o kwestiach dotyczących polityki międzynarodowej oraz miejsca Polski w Europie. Mówię o tym, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli zmiana strategiczna sytuacji Polski. Właściwie tam, gdzie graniczyliśmy z Białorusią, w sensie wojskowym, już graniczymy z Rosją. Duży zwrot amerykański w polityce. Amerykanie będą się koncentrować na Chinach, Azji Południowo-Wschodniej. To oznacza, że trzeba jak najszybciej wysłać sygnały, że chcemy być wspólnie z Ukraińcami, z Gruzinami, czyli dopilnować Partnerstwa Wschodniego. Polityka międzynarodowa na tyle się zmienia, że będzie to wpływało także na gospodarkę i na społeczeństwo. Innowacja to też korzystanie z alternatywnych źródeł energii. Tego tematu również nie mogło zabraknąć podczas kongresu. Rozmawialiśmy przede wszystkim o transporcie 4.0, elektromobilności, ale o alternatywnych źródłach energii, alternatywnych paliwach, jakim jest chociażby wodór. Jako pełnomocnik rządu spraw gospodarki wodorowej dyskutowałem właśnie w tym temacie. To jest już najwyższy czas, nawet już jesteśmy troszkę spóźnieni, jeżeli chodzi o rozmowę na ten temat i o uświadamianie sobie konsekwencji, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna, bo dotkną one każdego polskiego obywatela i myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć nie tylko sobie to uświadamiać, ale też proaktywnie działać, żeby zająć jak najlepszą pozycję w tym wyścigu. Trwająca pandemia koronawirusa to wciąż duże wyzwanie dla biznesu. Zarówno przedsiębiorcy, jak i politycy dyskutowali o tym, jak dobrze zarządzać w dobie kryzysu. Oczywiście wiele firm pada, szczególnie tych małych, inne powstają, ale ja patrzę nawet na te inwestycje samorządowe. Mimo kryzysu samorząd województwa nie wstrzymał żadnej inwestycji. Oczywiście jak dla każdej firmy miał to pewien impact koronawirus. W przypadku naszej firmy ze względu na to, że jesteśmy bardzo zdywersyfikowaną firmą, jeżeli chodzi o portfolio. Niektóre portfolio miało, COVID miał bardzo negatywny impact, dla innego portfolio nie. Chociażby jak dla maseczek, które my produkujemy. Koronawirus, zmiany geopolityczne, zmiany klimatu oraz rosnąca potęga Chin to aktualne problemy, z którymi musi mierzyć się dzisiejszy świat. Forum G2 ma pomóc w szukaniu odpowiedzi na wciąż nurtujące pytania oraz rozwiązań, dzięki którym za rok uczestnicy kongresu będą mogli skupić się na nowych zagadnieniach. Agata Todorow, Echo 24.